Ale my się stęsknili, pięknie i serdecznie was witamy w programie Szlagerowo i z humorem. Dobrze, Godą, że my się stęsknili, bardzo nie? My się stęsknili, tak. I zaraz dzisiaj na tym spotkaniu zaczynamy od prawdziwego hitu, którym jest nasz gość, a to śpiewaczka operetkowa i musicalowa, nie kto inny jak Naira Ayvazian. A na to wyjątkowe spotkanie zapraszamy Państwa już za chwilę. Pokaż słońcu swoją twarz, słońce cię lubi. Moc radości sobie dasz, to się nie znudzi. Łap promienie w swoje dłonie, ciało płonie. Pokaż tylko słońcu swoją twarz. Pokaż słońcu swoją twarz, słońce cię lubi. Moc radości sobie dasz, to się nie znudzi. Łap promienie w swoje dłonie, ciało płonie. Pokaż tylko słońcu swoją twarz. Nagle tyle słońca widzę tu i tam, a gdy ono świeci, więcej optymizmu mam. Nie dla mnie deszczowe dni, myślę, że i ty lubisz, kiedy słońce świeci ci. Pokaż słońcu swoją twarz, słońce cię lubi. Moc radości sobie dasz, to się nie znudzi. Łap promienie w swoje dłonie, ciało płonie. Pokaż tylko słońcu swoją twarz. Przyszło lato, słońce świeci nam. Moje ciało w brązie tonie, satysfakcję mam. Tyle słońca w całym mieście, a ty chciałbyś więcej jeszcze. Ach, to lato jak we snach. Pokaż słońcu swoją twarz, słońce cię lubi. Moc radości sobie dasz, to się nie znudzi. Promienie w swoje dłonie, ciało płonie. Pokaż tylko słońcu swoją twarz. Pokaż słońcu swoją twarz, słońce cię lubi. Moc radości sobie dasz, to się nie znudzi. Łap promienie w swoje dłonie, ciało płonie. Pokaż tylko słońcu swoją twarz. Pokaż słońcu swoją twarz, słońce cię lubi. Moc radości sobie dasz, to się nie znudzi. Łap promienie w swoje dłonie, ciało płonie. Pokaż tylko słońcu swoją twarz. Pokaż tylko słońcu swoją twarz. Pokaż tylko słońcu swoją twarz. Witamy Cię, Naira. Pięknie. Dziękujemy, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Witam Was, witam Państwa bardzo serdecznie i to ja dziękuję za zaproszenie oczywiście. Powiedz nam, skąd przyjechałaś, bo wiesz, telewizyjów to bardzo interesuje. No to chyba nie jest tajemnicą, że przyjechałam z Armenii. 30 lat temu, tak. Już tyle lat. 30 lat, tak. To już jest Naira. W 93 roku niedawno obchodziłam jubileusz przyjazdu do Armenii, także 30 sporo. Lat. Słyszycie Państwo, jak pięknie mówi po polsku, no. Ale nie ino po polsku. No, ale Andrzej przyjechała, jak miała 2 latka, nie? No. Tak. Ale Naira, ja słyszałam, i ja Cię w ogóle słyszałam, ale Naira mówi doskonale po śląsku. Drodzy Państwo, i na pewno będziecie mieli okazję to usłyszeć, zobaczyć. Powiedz nam, Naira, jeszcze, jak się zaczęła Twoja przygoda z muzyką? Jak to, od kiedy? Moja przygoda z muzyką zaczęła się w Polsce. Ja w Armenii jeszcze no nie planowałam, że zostanę, pójdę w jakąkolwiek muzyczną stronę. Marzyło mi się aktorstwo.
i całkiem dobrze szło mi pisanie, bo ja dosyć dobrze pisałam. Natomiast zupełnie przypadkiem, jak przyjechaliśmy do Polski, ta mniejszość gliwicka spotykała się na mszach niedzielnych w kościele ormiańskim. I ja tam wchodziłam sobie tak na chór i sobie tam dośpiewywałam do tych części mszy. I obok mnie śpiewała pięknym zresztą lirycznym sopranem taka pani Irena Tkaczyk, która tak nadsłuchiwała mnie. I w pewnym momencie powiedziała, że ja chyba mam głos i trzeba iść ze mną do szkoły muzycznej. Wyłowiła talent, pani Ireno. Tak, nie tylko wyłowiła, ale była taką matką chrzestną tej mojej śpiewaczej kariery, bo ta pani naprawdę kompleksowo się wtedy mną zaopiekowała, zaprowadziła do szkoły muzycznej. Wcześniej ze mną przecież te solfeże, wszystko wyćwiczyła, przygotowała mnie do egzaminów wstępnych i powiem wam coś, nie dostałam się do szkoły muzycznej wcale. I pani za Irena, dobra byłaś. Nie, ja nie wiem właśnie... Właśnie nie wiem, ale pani Irena Tkaczyk poszła, wybłagała, że jak ktoś zrezygnuje, żeby wrzucić mnie na listę rezerwową, żeby jednak wziąć mnie pod uwagę. I tak też się wydarzyło przez przypadek. Dostałam się do szkoły muzycznej, no i potem to tam była niezła selekcja, bo w sumie z 12 uczniów na roku dwie osoby robiłyśmy dyplom w 2000 roku, tak, jeśli chodzi o klasę wokalną. Ale czekaj, zawsze było. Wykruszają jest, się, bo ta pierwsza pasja taka, ten pierwszy ogień do śpiewania, czy wiadomo, to nie zawsze potem w tym codziennym życiu się godzi z innymi zajęciami, bo szkoła, potem ludzie się wyprofilowali, no i to tak. Ale tak zaczekaj, się powiedz mi tak, w Armenii w ogóle nie śpiewałaś klasycznie? W ogóle nie śpiewałam. No to jest niesamowite, bo klasyka to jest taki temat, że naprawdę to trzeba się kształcić, trzeba się... I to jestem zaskoczona. Ja miałam głos, tak. Ja wiedziałam, że śpiewam, że umiem śpiewać. Ale wiesz, to jest technika całkiem inna. Tak, klasycznie. No to jest technika klasyczna już. Czyli tak. Polska ci bardzo dużo dała. Polska mi dała wiele możliwości. Więcej, wiele więcej. Słuchaj, tu będą ciekawe tematy. Bardzo zaprosimy ciekawe, państwa. Już mi się nasuwają tyle pytań. Oj, będzie się działo dzisiaj. To teraz chwila muzyki. Sam by da czekał, chyba będzie mi się tknić. Furgej gołąbku, niech ci wiatr sprzyjo tych. Sercem by da z tobą, ty to wiesz. Od rana już łaża nerwowy, bo briefy zaś poszły na loty. I o całki dzień patrza ku niebu i czekum aż siednie na dach. Zabłota już z Efel mi kiwie, te buć sam szczelimy po piwie. Łązaro na pewno przyleci, być chopie nie martw się. Furgej gołąbku, ino do nas odprzy. Jo sam by da czekał, chyba będzie mi się tknić. Furgej gołąbku, niech ci wiatr sprzyjo tych. Sercem by da z tobą, ty to wiesz. Przyleciał i siednął na dachu, pieruna no włazisz do fachu. Jo gipko ten zygor odbija i zarostki dostaniesz żyć. Takiego gołębia jak ciebie nie widział żech jeszcze na niebie. Jo wiem, że zaś pójdziesz na loty i trochę o ciebie mam strach. Furgej gołąbku, ino do nas
od przyjść. Jos sam by da czekał, chyba wyjdzie mi się tknić. Furgę gołąbku, niech ci wiatr sprzyjo ty. Sercem by da z tobą, ty to wiesz. La, 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 la. Furgę gołąbku, niech ci wiatr sprzyjo ty. Sercem by da z tobą, ty to wiesz. Sercem by da z tobą, ty to wiesz. Ja jeszcze powrócę do tej klasyki. Powiedz mi tak, jeżeli spotkałaś się z tą panią, ta pani odkryła potencjał, powiedz mi, czy ty chciałaś śpiewać klasycznie? Czy to ci się podobało? Bo wiesz, to nie zawsze jest, że wiesz, jedni chcą rozrywkowo, tak różnie, nie? Bo to jest jednak mówiąc, technika, nie? No. To jest dobre pytanie, bo ja wtedy nie zastanawiałam się nad tym. Niemniej jednak, nawet jeśli potem idzie się w kierunku rozrywki, to dobrze mieć podstawy techniki tak. klasycznej. Mm-hmm. To zawsze robi dobrze, niezależnie od tego, czy pójdziemy do opery, taki czy będziemy śpiewać pop, gospel, zawsze klasyka, te podstawy robią dobrze. Więc nie, ja jakby tutaj poddałam się zupełnie, ufałam autorytetowi osoby prowadzącej mnie I dobrze wyszło. Tak. Z językiem, bo polskim może nawet, a żebyście się coś nie obrazili, nie jeden tak może władał dobrze polskim jak Naira, nie? Bardzo, i to bardzo jest. Ładnie. Ale powiedz mi, Naira, bo my są w Rybniku. Rybnik tak, to jest Śląsk. Tak. Jak ze śląskim piocha? To jest teraz. No godą po śląsku, no, godą. Wiecie, że trocha godą. Mhm. A powiedz mi, z tym godaniem w parze idzie ty z Barzynie. Czy znasz śląską kuchnię? Oczywiście. Lubisz się tak pomaszkiecić albo oczywiście, coś? Oczywiście, że lubię pomaszkiecić. Zresztą mój dom, znaczy moje otoczenie, moja rodzina i moi najbliżsi, my jesteśmy takim trochę wyjątkiem, jeśli chodzi o Ormian w Polsce, a szczególnie na Śląsku, bo my kultywujemy tak samo i tradycje kulinarne polskie, śląskie. Ja na przykład... Nie chwaląc się, robię bardzo dobrą roladę, kluski, modrą kapustę, rosół. Tak. I moi uwielbiają taki zestaw obiadowy. Tak samo gotujemy po ormiańsku. Tak samo na przykład, jeśli chodzi o święta. Podzieliliśmy te święta w ten sposób, że bożonarodzeniowe święta robimy richtig tak, ale richtig to po polsku. No. Dosłownie 12 dań, bardzo tradycyjnie, przyrządzonych przeze mnie, bo ja nikogo do kuchni nie dopuszczam. Natomiast wielkanocne święta już bardziej robi moja mama, czyli typowo ormiański stół z tradycjami ormiańskimi. Zrobiliśmy to troszeczkę mimowolnie, dlatego że już mamy w rodzinie dzieci mieszane, mojego brata i jego żony, więc chcieliśmy, żeby te dzieci mieli styczność z jakąś swoją rdzennością tam gdzieś, tak. Ale też, żeby tutaj była ta polska czy śląska tradycja. Do rozmowy wrócimy za chwilę, a Państwa zapraszamy do obejrzenia teledysku. Różne cuda są na świecie, a narodos jest najlepiej. Och, ho, 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 rodos to jest to. Najlepiej czuję się pom, porom, pom, pom. Tukaj spokój mam. O la 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 la. Sam na lufcie śpiewam od dnia. Nikaj nie wybierą się. Z forsą trochę krucho je. To działka mu
co dzień rano gną. Żeby jechać gdzieś na wczasy, all inclusive jak ze snu, trzeba mieć pieruny kasy, jo, posiedzieć wola tu. Och, ho, 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 Rodo stoję to, o le, 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 sam najlepiej czuję się, pom, porom, pom, pom, pukaj spokój mom, o la, 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 sam na lufcie śpia po dnia. Każdy sam każdego zna, to co moto do Krupniok z grilla ist the best. Lepszy od kawioru jest. Im ci jadą na Kanary, we hurgadzie bodzą się, uczą się jak jeść homary, ale to nie bawi mnie. Och, ho, 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 Rodo stoję to, o le, 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 sam najlepiej czuję się, pom, porom, pom, pom, pukaj spokój mom, o la, 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 sam na lufcie śpia pół dnia. A co to je te Rodos? No wiadomo, rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką. Och, ho, 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 Rodos to je to, o le, 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 sam najlepiej czuję się, pom, porom, pom, pom, pukaj spokój mom, o la, 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 sam na lufcie śpia pół dnia. Wiemy, Naira, że współpracowałaś i obecnie współpracujesz z wieloma scenami estradowymi w Polsce. Opowiedz nam o projektach, opowiedz nam o tych występach. Tak, ja już od 2008 roku prowadzę taką indywidualną działalność koncertową. Wcześniej przez 7 sezonów pracowałam w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Tam śpiewałam i rozwijałam się artystycznie. Bardzo wiele mi to dało, jeśli chodzi o rozwój taki typowo sceniczny. A potem stwierdziłam, że chcę działać na własną rękę. Nie chcę być związana z żadnym teatrem, żadnym etatem. Chcę mieć możliwość wykonywania dowolnego repertuaru. Może nie zupełnie rozrywkowego, ale wszystko, co można podpiąć pod wodewil i operetkę. I od 2008 roku koncertuję po prawie wszystkich filharmoniach w Polsce, wielu takich, nie chcę teraz wymieniać, zabierać czasu antenowego, sporo jestem, byłam i jestem zapraszana na te różne koncerty, ale też działam teraz jako Teatr Muzyczny Orfeum od 2021 roku, prowadzę swój teatr, także... Andrzejku, to co, zaprosimy Państwa teraz na teledysk. Dużo się dzieje, tak. Dni szybko mijają i czas zabierają, kochanie. Sercu zaufasz, już wiesz, że to dobry znak. Więc podaj mi rękę i nuć tę naszą piosenkę. Gdy smutek pojawi się, wiem, wiem, że ciebie mam. Twoje oczy mówią mi, że kochasz mnie. Twoje serce mówi mi, że kochasz mnie. Kiedy ci zaśpiewam tę piosenkę,
to wiem, że pokonam wszystko. Znów siadam z gitarą i gram melodię sprzed lat. Niewiele potrzeba, by móc dziś doceniać wszystko. Gdy dusza zaśpiewa, to świat zatańczy nam. Twoje oczy mówią mi, że kochasz mnie. Twoje serce mówi mi, że kochasz mnie. Kiedy ci zaśpiewam tę piosenkę, to smutek znika, życie jest piękniejsze. Twoje oczy mówią mi, że kochasz mnie. Twoje serce mówi mi, że kochasz mnie. Niech radość będzie z nami w każdy czas, niosą szczęście, gdzie się da. Niech radość będzie z nami w każdy czas, niosą szczęście. Obecnie prezentujesz na scenach całej Polski swój projekt, taki autorski projekt. Powiesz nam o tym, jaki to jest tytuł? To jest rewia musicalowa Broadway Show i to jest takie moje dzieciątko, który tworzyliśmy od podstaw z moją ekipą moich artystów, moich śpiewających wokalistów, tancerzy, tancerek. To jest typowo taki rozrywkowy program, który jeszcze można jakby podpiąć klimatycznie do operetki, ale już idzie mocno w kierunku bardziej takiej rozrywki, rewi. Prezentujemy tam największe przeboje, które kiedyś przewijały się na nowojorskim Broadwayu. Takie musicale jak Chicago, Skrzypek na dachu, Upiór w operze, Nine, mnóstwo. Tam też w tym programie pojawiają się postaci na przykład Franka Sinatry, Liza Minnelli, a czemu nie Marilyn Monroe pojawi się w pewnym momencie podróż. Również. Tak, to jest podróż. Nie tylko musical, ale ten Broadway w pełnej krasie, to co tam się wtedy działo, ten cały kabaret, te frędzle, te panienki z zakręconymi lokami, taniec. Wszystko, czym kipiło i kipi nadal Broadway. A to jest ogromny projekt. Był to niemały projekt, zważywszy na to, że wiecie Państwo, ja jestem jakby jednoosobowym teatrem muzycznym. My nie mamy żadnych dotacji, my nie jesteśmy przez nikogo wspomagani, więc choćby takie rzeczy typowo związane z realizacją, jak choreografia, czy tworzenie scenografii. Gdybyśmy zatrudnili osoby z zewnątrz, realizatorów, to są kwoty dla nas nie do przejścia. Natomiast tutaj bazowaliśmy na własnym inwentarzu, na własnych talentach. Mariola Włosińska zrobiła piękne choreografie do programu. Ja osobiście tworzyłam scenografię za pomocą moich przyjaciół. U mnie w domu, w mieszkaniu prywatnym kleiliśmy tę scenografię. Jeśli chodzi o śpiewanie ansamblowe, głosy, dzielenie się na głosy, działania aktorskie, taki ruch sceniczny, wszystko tworzyliśmy razem w tym programie. Piękna sprawa. Tak. Muszę Państwu powiedzieć, bo już słyszę, jak tu piecie nóżką, a gdzie można to zobaczyć. To z tego, co wiem, w najbliższym czasie w Andrychowie, tak? Tak, w najbliższym czasie występujemy w Andrychowie. Ja mam nadzieję, że Państwa nie zabraknie. Trudno odmówić, drodzy Państwo, jak ktoś tak pięknie zaprasza jeszcze na tak wspaniały program, jakim jest Broadway. Nie musicie mieć wizy, żeby zobaczyć trochę Nowego Jorku, Naira, prawda, i okolic. Kochani, pięknie Was, widzów telewizji TVT,
również na ten koncert do Andrychowa zapraszamy. Już niebawem wraz z telewizją TVT spotkamy się z Państwem na koncertach szlagierowo i z humorem. Zobaczmy gdzie. 20 października spotykamy się w Centrum Kulturalno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, godzina 17. Największe hity zagrają śląscy wykonawcy Karol i Roma, Dominika Janusz Żyłka, Metrum Reni i Marko, Paweł Siluksteiner oraz Naira Aivazian. 26 październik, Nowotomyski Ośrodek Kultury, start godzina 18. W koncercie szlagierowo i z humorem wystąpią Wesoła Biesiada, czyli Trzy Dziochy ze Śląska, Aneta i Norbert, Metrum Renien Marko oraz Aleksander Martinez, który pojawi się na koncercie ze swoją nową płytą pod tytułem Muzyczna Podróż. 27 październik, sala koncertowa Portu Gdynia, start godzina 17. Wystąpią Kola i Jula, Mateusz Troll i Przyjaciele, Metrum Reni i Marko, Zespół Harmonik oraz Paweł Siluksteiner. Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert pod tytułem Broadway Show, który odbędzie się 10 listopada o godzinie 17 w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie. Wystąpi Naira Aivazian wraz z wieloma utalentowanymi artystami, wykonując popularne piosenki z musicali oraz światowe przeboje. 17 listopada odbędzie się koncert szlagierowo i z humorem w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce Leszczynach. Wystąpią Metrum Renien Marko, Wesoła Biesiada, czyli Trzy Dziochy ze Śląska, Karol i Roma, Zespół Sukces, który będzie towarzyszył wszystkim wykonawcom, oraz Aleksander Martinez. Start godzina 17. 24 listopada zapraszamy wszystkich do Głogówka na Głogówecką Galę Andrzejkową, która odbędzie się w Centrum Kultury w Głogówku. Wystąpią Wesoła Biesiada, Trzy Dziochy ze Śląska, Metrum Reni Marko, Mateusz Troll i Przyjaciele oraz Aleksander Martinez. Start godzina 17. 30 listopada szlagierowo i z humorem zaprasza na godzinę 17 na Śląską Galę Andrzejkową do Auli Collegium Novum w Kaliszu. Wystąpią Zespół Harmonik, Mateusz Troll i Przyjaciele, Wesoła Biesiada, Metrum Renien Marko oraz Aleksander Martinez. Kochani, już 20 października mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do Poznania. A gdzie się spotykamy? W sali kongresowo-dydaktycznej. A w jakim celu? Oczywiście szlagierową i z humorem. Zapraszam, Paweł Siluksteiner. Cześć wum, tu Aneta. I Norbert. Mówię do wszystkich was, którzy uwielbiacie śląskie szlagiery i dobry humor, wspaniałą propozycję. Ja bo już w październiku 26 tego miesiąca spotkamy się z wami w Nowym Tomyślu. A na czym? Na wspaniałej gali szlagierowo i z humorem. I wiadomo, że nie będziemy jedno my, ale będą wspaniali jeszcze inni wykonawcy. Zapraszamy was do odwiedzenia nas na Facebooku. A wszystko poprowadzi, jak zawsze, niezawodny, wspaniały Andrzej Miś. Zapraszamy was serdecznie. Do zobaczenia. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.mediaton-art.pl oraz na fanpage'u Szlagierowo i z humorem. Serdecznie zapraszam. Nigdy w życiu tej miłości nie zapomnę. Była piękna i szalona, tak jak ty. Bicie serca, pocałunki nieprzytomne i to szczęście niepojęte, przeogromne. Każdy dzień i każdą chwilę chcę pamiętać. Niech powraca do mnie w każdym moim śnie. Nasza miłość tak gorąca i namiętna, zachowam ją na serca dnie. Ta miłość była pierwsza, najpiękniejsza,
dusza. Spróbujmy ją ocalić, póki czas. Ta miłość była pierwsza, najpiękniejsza. Tak kochać można w życiu tylko raz. Niech będzie dla nas zawsze najważniejsza. Cudownym skarbem los obdarzył nas ten czas. Wiem, że czasu, który minął, nie zawrócę. Los nie odda tego, co nam kiedyś dał. Tej miłości jednak z serca nie wyrzucę. Zachować ją bardzo bym chciał. Ta miłość była pierwsza, najpiękniejsza. Przygasła, ale ciągle żyje w nas. Nieważne, czyja wina była większa. Spróbujmy ją ocalić, póki czas. Ta miłość była pierwsza, najpiękniejsza. Tak kochać można w życiu tylko raz. Niech będzie dla nas zawsze najważniejsza. Cudownym skarbem los obdarzył nas. Ciągle żyje w nas. Nieważne, czyja wina była większa. Spróbujmy ją ocalić, póki czas. Ten czas. Widzimy, Naira, że jesteś bardzo zapracowaną osobą. Dużo pracy, ale takiej fajnej, twórczej. I mam takie pytanie, czy ty jeszcze masz czas na hobby? Oczywiście, że mam czas i zawsze znajduję czas, żeby robić rzeczy, które mi sprawiają największą przyjemność. Ale czym ja mogę powiedzieć, że mam jakieś takie hobby, że ja czemuś się tak oddaję godzinami? Chyba nie. Natomiast zainteresowań mam bardzo wiele. No, nie jest tajemnicą, że uwielbiam gotować i też przebywanie w kuchni sprawia, że ja po prostu wypoczywam. Kolejnym moim hobby to jest spotykanie się z moją rodziną. Uwielbiam. Robimy to nie za często niestety z powodu zajętości. Ale tak, to jest coś, czemuś oddaję się z największą pasją i przyjemnością. Potrafię godzinami przygotowywać się na takie spotkanie nasze. Wiele mam zainteresowań. Ja kocham podróże. Ostatnio, 2 lata temu, za namową mojego brata wróciłam do Armenii po wielu latach tam nieobecności. To jak długo nie było? 25 lat nie byłam w Armenii. I mój brat mnie namówił, żebym zobaczyła jeszcze raz, pojechała. I to mnie tak niesamowicie wciągnęło, że wyjazdy tam na wschód i nie tylko Armenia, ale również Gruzja, no to mogłabym robić rzeczywiście bez przerwy. Jeśli można mówić o hobby, to tak, podróże. Co ja lubię? Lubię pływać, lubię skakać z klifu, lubię jeździć na nartach, albo a najbardziej to ja lubię nic nie robić. Ten ostatni... Kiedy wracam do domu, słuchajcie, po koncertach,
Włączam sobie jakąś fajną muzykę, najczęściej jakaś tak barokowa. Nie chcę, żeby to brzmiało pretensjonalnie, ale ta muzyka naprawdę bardzo uspokaja. Ja sobie wykładam się, rozkładam się na kanapie, włączam i tak sobie potrafię leżeć godzinami i nic nie robić. Leżę i oddycham. Ten ostatni punkt mi się najbardziej podoba, bo skok z klifu w wykonaniu Misia, to wysoko jest taki jak... No, w zeszłym roku z 8 metrów skoczyłam. 8 metrów. Za wysoko dla mnie. Naira, u nas jest szlagierowo i z humorem wprowadziliśmy coś takiego, że zaproszony gość opowiada albo anegdotę, albo dowcip. Słuchamy. A to ma być przyzwoita anegdota, czy nie? Proszę bardzo, wypipią. Ja kiedyś siedzę w garderobie i puka do garderoby po koncercie, po spektaklu. Bardzo jestem zmęczona i potrzebuję wyciszenia, ale puka do drzwi człowiek w słusznym wieku. Mhm. Proszę, otwierają się drzwi i widzę bardzo przystojnego, starszego pana z naręczem róż, chodzi do garderoby, wręcza mi te róże i mówi: pięknie, pięknie, proszę pani, pięknie. Mówię: bardzo dziękuję, ale wiecie, jak to po spektaklu, po koncercie, człowiek chce jak najszybciej zostać. Ja tak dziękuję, dziękuję i tak trochę czekam, aż już pan wyjdzie, a on wcale nie ma zamiaru wyjść, tak patrzy mi i tak: a niech mi pani powie, ile ja mam lat? Tak patrzę, mówię: no może być grubo po 80, no ale będę grzeczna. Mówię: no 70. A on mówi tak: 85 lat mam, proszę pani. A ja mówię: wie pan co, w życiu bym panu nie dała. A on mówi: dziecko, nie ośmieliłbym się panią o to prosić. No i fajne. Także, takie kochani, zabawne sytuacje się zdarzają. Bardzo. Takich sytuacji było bardzo wiele, jeszcze jak w teatrze pracowałam. My tam takie rzeczy wyczynialiśmy. Mm-hmm. Kiedyś wychodzimy do kankana, ja zgubiłam buty, a ja miałam zawsze bardzo mały rozmiar nogi, 35. Mm-hmm. I szybciutko moja starsza koleżanka Wandzia mówi: Naira, weź, ja mam tutaj te moje... weź to, upchasz jakoś watą. Mówię: Wandziu, ale to masz 38, trzy rozmiary, jak tu upchać watą? Weź, dziecko, poradzisz sobie. No i wzięłam, upchałam te buty tą watą, wychodzę do kankana, pierwszy wymach nogą i but poleciał prosto do orkiestronu na muzyka siedzącego. No i my oczywiście zgotowani już z kankana nici, bo wszyscy po prostu śmialiśmy się na tej scenie. No ale to były czasy. W teatrze dzieją się różne rzeczy. Naira, ja myślę, że ty jeszcze do nas przyjdziesz, bo to jest niedokończone opowieści. Nie, no Naira potrafi naprawdę, tamtych tematów byłoby mnóstwo. No, czas nie jest z gumy niestety. Mamy na zakończenie z Państwem też taką fajną piosenkę, taki fajny teledysk przez Pawełka śpiewany. Wrócisz. Tak, wrócisz. My do Państwa też wrócimy już w przyszłym tygodniu. Tak. Bardzo, Naira, dziękujemy za wizytę. Zawsze że znalazłaś spotkanie. Trochę czasu w twoim zabieganym świecie, bo to jest trochę roboty. Jak już mówisz, nawet scenografię sama robicie i wszystko, sam człowiek, robisz orkiestra. Tak, to jest to. Niemniej jednak spotkanie z Państwem i z Wami jest zawsze największą przyjemnością. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo nam miło. Pięknie dziękujemy. To, kochani, widzimy się już za tydzień. Dziękujemy. Pa, pa. Złoty blask, ciepły piasek plaż i szum spienionych fal. Nadszedł właśnie dzień, troski idą w cień. Niechaj modre, ciepłe morze znów przywita cię. Wrócisz, wiem, że wrócisz na błękitny morza brzeg. Wrócisz, nie porzucisz, morski wiatr przywieje cię.
Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz na błękitny morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz, tu marzenia spełnisz se. Na szczęśliwe dni czekasz właśnie ty. Na przygodę czas, chwilo dziś porwij nas. Niech marzenia twe dzisiaj spełnią się. Białe fale niechaj niosą tam, gdzie tylko chcesz. Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz na błękitny morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz, morski wiatr przywieje cię. Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz na błękitny morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz, tu marzenia spełnisz se. Morski wiatr przywieje cię. Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz na błękitny morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz, tu marzenia spełnisz.